Wielkopolska jest w zasięgu wyżu, którego centrum znajduje się nad środkowym Bałtykiem. Napłynęło cieplejsze, ale również wilgotne powietrze. 6 sierpnia Żaneta Rosińska zapraszam na pełne wydanie informacji pogodowych. Nadchodzące godziny spokojne, z niewielkim zachmurzeniem. Sama noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a we wschodniej i północnej części regionu będzie. Niebo bezchmurne. Wiatr słaby i umiarkowany z prędkością do 15 km na godzinę o poranku temperatura na granicy od 14 do 17 stopni. Po południu 28-29 stopni w cieniu. W samym słońcu temperatura dużo wyższa, proszę uważać, odpowiednio nawadniać organizm, nie zapominać o kremie z filtrem, ale także o nakryciu głowy. W drugiej części dnia rozbuduje się front burzowy, przynoszący tutaj intensywniejsze opady deszczu, a ale również gwałtowniejszy wiatr i burzowy front będzie przemieszczał się w kierunku południowo-wschodnim powodując, że właśnie tutaj w tej południowej Polsce będzie niebezpiecznie wiatr. W niektórych miejscach w czasie burz powieje gwałtowniejszy do 70 km na godzinę. 25 stopni, tyle termometry wskażą nad morzem, natomiast 30 stopni najwyższa temperatura będzie na Dolnym Śląsku. Natomiast w Wielkopolsce w tych kolejnych dniach również upał z prawdziwego zdarzenia. Od 20 do 31 stopni to sobota, w niedzielę od 20 do 30... W poniedziałek również temperatura na granicy od około 20 do 30 stopni i sobota, niedziela pod znakiem burz, opadów, deszczu, ale to dopiero po południu. Poranek będzie na pewno spokojniejszy i pogodny. Życzę Państwu wspaniałego wypoczynku. Do zobaczenia!